jeszcze, ponieważ jest niedziela. Wczoraj wszyscy imprezowali, a ja mieszkam w imprezowej dzielnicy. Także... Mam nadzieję dzisiaj spotkać parę fajnych ludzi, których prawdopodobnie zobaczycie na wideo. No, oprócz tego zobaczymy, jakie mają tam gierki. Miałem jechać pociągiem, ale oczywiście, mimo tego, że sprawdziłem wczoraj, czy będą dzisiaj kursować pociągi do centrum, nie kursują. Dlatego jedziemy autobusem. Dzięki temu możemy sobie pooglądać widoczki z drugiego piętra. Dostałem się na Stratford, teraz trzeba się tylko dostać na Liverpool Street, a następnie na King's Cross, bo tam się umówiliśmy ze z całą resztą pozostałej ekipy. I chyba się nie wyrobię na czas. Udało się, nawet jestem przed czasem. Dobrze. Mam nadzieję, że się nie spóźnię. Mam jakieś 10 minut. Dotarliśmy tutaj, proszę Państwa, Adrian ze sławnego kanału Crow Covers. Tak. I Pan Adam z jeszcze bardziej słynnego kanału, Poważna Strona. Będziemy dzisiaj zwiedzać London Gaming Market. London Gaming Market, to się wytnie. Ja nie umiem przed kamerą, ja się wstydzę. Targi się skończyły, mi się udało dorwać to, co chciałem i teraz już wracam do domu. Jak pewnie widzicie, zrobiło się już ciemno. Zresztą w Londynie strasznie szybko się teraz robi ciemno, jakoś koło 16. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze tą relację wrzucić dzisiaj, ewentualnie jutro. Trzymajcie się. Cześć.